Nazywam się Stanisław Zalewski. Urodziłem się 1 października 1925 roku w miejscowości, która ma nazwę Sucha Wola. Ścisk był taki w wagonie, że wszyscy musieli stać. Jeżeli siedziała pewna grupka, to reszta po prostu była ściśnięta. Jeżeli ktoś chciał siąść, to ten, co siedział, musiał powstać i na jego miejsce był następny. I tak to się odbywało, aż do przyjazdu do Auschwitz. Po przyjeździe już do Auschwitz, to z wagonu wyszli żywi, a umarłych wyniesiono. No więc później typowa obróbka, w cudzysłowie, więźnia, który został przewieziony do Auschwitz. Czyli kąpiel, dezynfekcja, oddanie ubrania, spisanie do kartoteki, imię, nazwisko, gdzie, jak pracował, gdzie mieszkał i tatuowanie. Ja mam numer tatuowany pod lewą pachą, nietypowy. Mój numer to jest 156 569. Auschwitz w moim pojęciu to była fabryka, w której uśmiercano ludzie. Ja byłem świadkiem, jak przewożono żywcem ludzi z baraków do krematoriów. Obok mnie, niedaleko, był obóz dla cyganów, był obóz dla kobiet i właśnie jeden był barak, gdzie były osoby już niezdolne do pracy i któregoś dnia podjechały samochody ciężarowe. Ludziom tym kazano rozbierać się do naga. Ładowano ich na samochody jak towar i wożono do krematorium. I tak wożono przez parę godzin. Także krzyk tych więźniów, którzy wiedzieli, gdzie jadą, to był słyszany daleko na całym obozie. A jeżeli wieziono, a jeżeli ktoś wyskakiwał, no to jechał na motocyklu dwóch czy jeden żołnierz, który dobijał ich pistoletem. Ponieważ nasz barak był w pobliżu torów kolejowych, gdzie przywożono więźniów. Któregoś dnia przyjechały wagony, tak zwane pullmany, czyli to te luksusowe wagony przedwojenne, w których wysiedli Żydzi, dobrze ubrani, z walizkami, z kocami na ręku. Wychodząc, otrzepywali kurz z kocyków i biorąc walizki do ręki, szli prosto w kierunku, których prowadziła ich obsługa obozowa. Oni nie wiedząc o tym, bo szli spokojnie. My wiedzieliśmy, że oni idą prosto do komory gazowej, później do krematorium. Zwykły więzień, ten więzień, nazwijmy to szeregowy, który był zatrudniony w pracy ciężkiej, tej niewolniczej, nie miał żadnej możliwości zdobycia dodatkowego jedzenia, jak również nie dostawał paczek z zewnątrz, bo do obozu trafiały paczki. To jego jedynym celem było przeżycie. A przeżycie było możliwe tylko wtedy, kiedy zdobędzie coś do jedzenia. I tacy więźniowie dopuszczali się kradzieży nawet chleba, tej kromki chleba. A kradzież chleba była karana śmiercią. To była, jak kogoś chwycono na kradzieży chleba, to była śmierć. I właśnie dwie sprawy.
strona fizyczna i strona moralna. Ci, którzy podupadali na duchu, którzy po prostu, jak to mówią, już byli zniechęceni, dlatego że głód, choroby, inne ich dziesiątkowały, oni nie mieli siły już nawet pomyśleć o tym, co będzie dalej. I to dziesiątkowało więźniów. Ja sobie ciągle wmawiałem, że ja muszę wrócić do domu, muszę wrócić do kolegów, a przede wszystkim muszę wrócić do matki. Bo 12 września, jak wychodziłem na nocną zbiórkę, po której zostałem aresztowany, na podwórzu spotykałem matkę, to przypadek. I ona się pyta, dokąd idzie Stachu? A ja niefraszobliwie, do widzenia mamo. Nie wrócę za 2 lata, aż się wojna skończy. O tak wesoło. I rzeczywiście, jak wróciłem, do 2 pełnych lat brakowało 52 dni. No więc jak wróciłem, to miałem na grzbiecie tylko mundur żołnierza amerykańskiego i nic więcej. Dom zburzony, matka już nie, brat też zginął w obronie Warszawy. No więc powiedziano mi uprzejmie, że siostra mieszka niedaleko. Jak wszedłem do mieszkania i spytałem się, to ona odezwała się, a pan do kogo? Ja mówię, no do ciebie. No i wtedy dopiero zaczęło się wzajemne poznawanie. Tak mnie zmienił pobyt w obozie.